No, przyłapaliście mnie na czytaniu informacyjnych topologii kulturowych. Jeden z waszych komentarzy zainspirował mnie do nagrania tego vloga. Przeczytam go, posiłkując się kartką, żeby znowu nie zaliczyć jakiejś stopy. Jest to komentarz jednego z moich stałych widzów, użytkowniczki o nicku Ewa M. Więc pozdrawiam i dzięki za inspirację na tego vloga. Poza tym właśnie miałam takie rozmyślenia co do dorosłości. Jestem samodzielna, spodziewam się już wkrótce dziecka, męża i stałą pracę i 24 lata. Nie jestem jednak pewna, czy jestem dorosła. Co jest definicją tego słowa? Dojrzałość emocjonalna, praca, samodzielność, wiek, posiadanie auta i domu i innych dóbr. Cholera wie, moi rodzice mają mnie ciągle za dzieciaka, bo gram w gry i cieszę się jak dzieciak z niektórych rzeczy i no cóż. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i każdy z nas miał różne marzenia, ale jednym wspólnym było, żeby zostać dorosłym. Będę poważny, będę czytał poważne książki i będę poważny. Tak nam do tego spieszno, a tak naprawdę nawet nie zauważamy momentu, kiedy faktycznie stajemy się dorośli. Była jakaś bariera? Miałem jakąś granicę? No bo co tak naprawdę znaczy bycie dorosłym? Posiadanie pracy? Wiek? Posiadanie męża lub żony? A może kiedy dzieci sąsiadów mówią mi dzień dobry na klatce schodowej? A może kiedy nie czuję się już zobowiązany ustąpić komuś miejsca w autobusie? Albo kiedy mi zaczynają ustępować? A może kiedy pryszcze mi się już nie robią na gębie? A może kiedy odbieram dowód osobisty w urzędzie miasta? W domu często słyszałem: znajdź sobie poważną biurową pracę, a gry rób sobie w wolnym czasie. I tak oto jestem tutaj przed wami, mając 30 lat, nagrywając dla was filmiki na YouTubie i pracując zawodowo jako programista gier komputerowych. Czy jestem dorosły? Tak. Czy czuję się dorosły? Nie. Masz być poważny, masz pracować i masz być poważny. Bycie dorosłym to bycie odpowiedzialnym za siebie i za innych. Ponoszenie konsekwencji za to, co się robi. A to wszystko sprowadza się do gromadzenia papierów. To jest bycie prawdziwym dorosłym. Rachunki za prąd, rachunki za mieszkanie, rachunki za gaz, umowa kredytowa, umowa o pracę, akty notarialne, testament dziadka. A dla wszystkich tych, którzy dorosłość jeszcze mają ciągle przed sobą, na pocieszenie mogę powiedzieć słowa Marka Twaina. Wychowanie jest zorganizowaną obroną dorosłych przeciwko młodym. I z tą myślą chciałbym was zostawić na końcu tego vloga i napiszcie w komentarzach, co dla was oznacza bycie dorosłym.